Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 11 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Darksiders War Mastered Edition. Te zębiaki już wczoraj wybijaliśmy, ale widzę, że w dalszym ciągu tutaj, no, po wczytaniu gry się zrespiły, więc wybijemy je sobie po raz kolejny. Generalnie ruszamy za Styksem, jak pamiętacie. Musimy udać się na... Matka, jak ta lokacja się nazywa? Prochowisko? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Tam się właśnie musimy udać, no i będziemy musieli... pokonać Styksa, czyli trzeciego z czterech wybrańców. Dobra, oho. A, halo, halo, a jak już pani Tiamat umarła, to was nie powinno już nie być tutaj ogółem? Nie wiem. Może i powinno tak być, ale coś się twórcom zapomniało, dobra. Rozwalamy te kryształy. Okej, tu jakieś dziwne światełko, znaczy, może światełko, takie dziwne lustro, szyba, cokolwiek. Korzystanie z chronosfery. Chronosfery posiadają moc spowalniania czasu. Za pomocą gwiazdy aktywuj chronosferę z dystansu. Spowolnij czas, żeby uniknąć zagrożenia lub rozwikłać zagadkę. Okej, teraz tak. Będziemy musieli sobie otworzyć bramę. A, bo to aż tak szybko. Okej, to w takim razie teraz szybko spowolnimy. I teraz będziemy musieli szybko zapierniczać w tamtą stronę. Dawaj, dawaj, wojna, lecimy, lecimy, bo już powoli działanie tej chronosfery się kończy. Chrobosomu chciałem powiedzieć, dobra. Ja czasami mam różne odpały. Oho, widzę pana wybuchacza. No to żeś wojna rzucił. Dobra, jewaj tym autem. O, o. Moment, moment, bo... Nie, tutaj potężnie wyjaśniasz, gościu. Albo nie. W sumie widzę, że taki trochę leszczyk już się z niego zrobił. Mamy kolejną skrzynię z duszami, jak najbardziej nam się to przyda. Dobra. U Wulgrima w sumie ostatnio byłem, więc raczej większych zakupów nie będziemy robić, jeśli ewentualnie... Właśnie, jedna rzecz. Pisaliście mi w komentarzach, że jest... Znaczy, nie pisaliście, że jestem głupi, ale w sensie ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że jestem głupi, ponieważ nie wsadziłem ulepszenia do miecza. Przecież zapomniałem. Mamy te zdolności pasywne i tak dalej. Ja tej łaski sobie jeszcze nawet nie przypisałem, słuchajcie. Dobra, łaskę sobie tu przypiszę. O właśnie, tu mamy te zdolności. Czy nie, gdzie są? Kuźnia, właśnie, tu. W tej zakładce możemy przecież dawać sobie ulepszenia do broni, prawda? Ja o tym na najzwyczajniej świecie zapomniałem. Więc teraz tak, zobaczmy. Pustoszyciel, co to robiło? To mnie średnio interesuje. Ilość doświadczenia zwiększa. Pozyskiwanie dusz. Okej. A tu mamy większe obrażenia bronią, to ja to sobie przypiszę jak najbardziej do miecza. No zapomniałem o tym najzwyczajniej w świecie, ale bardzo dziękuję za przypomnienie w komentarzu. I teraz tak, tak się zastanawiam, co by do kosy sobie wsadzić, bo tutaj właśnie po przepisaniu do kosy zapewnia dodatkowe dusze, więc tutaj jeszcze więcej dusz byśmy mieli. I wydaje mi się, że chyba pójdę właśnie w tego kosiarza, tak adekwatnie będzie. No i jeszcze do rękawicy chyba mogę sobie coś przypisać. Dobra, tylko tak, pytanie, co ja bym chciał przypisać? Zwiększa ilość doświadczenia, a tutaj... Nie, to myślę, że to doświadczenie sobie zwiększymy, dobra. No, i powiem wam, że z tego, co pamiętam na swoim starym let's playu, chyba też tego nie zrobiłem, bo wydawało mi się, że tego się nie wkłada do broni, tylko to się jakby... To jest zdolność pasywna właśnie chyba, czy ja zapomniałem też właśnie, żeby to do broni powkładać, już nie pamiętam naprawdę, ale faktycznie też nie używałem tych ulepszeń z racji tego, że... o, artefakt, super. Z racji tego, że zapomniało mi się po prostu faktycznie je włożyć, a teraz zwróćcie uwagę, że miecz nam się trochę inaczej świeci. No i teraz ten upgrade mamy faktycznie w broni włożony. Ja jestem głupi i zapomniałem, ale mówię jeszcze raz bardzo dziękuję za przypomnienie. Wyschnięta droga, no witam serdecznie. Wyschnięta niczym moje żarty. Dobra, zapraszam tutaj serdecznie. A wy to jakieś inne skrzydełka macie? Jakieś takie zielonkę, taką jakoś takie... W Minecrafcie to się chyba eteryczny ten kolor nazywał. Tak jak było to eteryczne ognisko, na przykład pochodnia. To tak jakoś się to nazywało mniej więcej. Pozabijam tych ludzi w ten sposób, odzyskamy sobie trochę, znaczy ludzi bardziej, zombie już w sumie. Odzyskamy sobie trochę zdrowia, bo troszeczkę tam jednak... Wow, troszeczkę straciłem. No dobra, na razie takie przyjemne walki, bardziej troszeczkę... dzisiaj skupiamy się na eksploracji niż jakiejś tam grubej walce. Ale spoko, to mi się też podoba, bardzo lubię te zagadki i ogólnie sam eksplor w Darksiders.
Bardzo mi się też to zawsze podobało, zwłaszcza w dwójce. Muszę przyznać, że zagadki... Oho! I mamy jakichś nowych przeciwników, słuchajcie. Kim wy jesteście? A, nie trafiłeś mnie. O, tu, ale już, ty już mnie trafiłeś. Ale leszcze, pozdrawiam. No i faktycznie czuć te zwiększone obrażenia, muszę przyznać. No dobra, wiecie, ja po prostu utrudniałem sobie rozgrywkę, tak jak zawsze. Ja jestem znany z tego, że ja nie używam różnych ulepszeń i utrudniam sobie rozgrywkę na siłę wręcz. Czasami, bo zapominam o pewnych rzeczach. Pokażę wam może ten pistolet. Dobra. Okej, może sobie kosę teraz wyposażę? Zamiast tej rękawicy? Jakoś tak preferuję zawsze kosę, muszę przyznać. Niż tą rękawicę. Może z racji tego, że do kosy mam po prostu troszeczkę... Wojna, nie w tą stronę. Do kosy mam trochę sentyment z racji Darksiders 2, które naprawdę uwielbiam. No dobra, my generalnie musimy ruszać w tamtą stronę. Chciałbym jeszcze sobie tutaj troszkę pozwiedzać. Tam widzę, mamy Wulgrima. I przydałoby się tam w sumie dostać. O, coś tam ciekawego jest na górze. Tylko nie widzę za bardzo co. No nareszcie! No, odłamek kamienia życia i mamy teraz już 4. No ja pierniczę, nareszcie mi to dali. Ile można czekać? Kurde, już myślałem, że dużo wcześniej dostałem ten odłamek. Dobra, pamiętam, że tu jakoś się dało chyba do Wulgrima dolecieć. To było chyba tam z dołu. O, tu mamy jeszcze skrzyneczkę. Świetnie. No dobra. No i Wulgrima sobie oczywiście odblokujemy, żeby móc później korzystać z tych wężowych tuneli w ramach szybkiej podróży. Ostatnio w ogóle nie wiem, czemu mam straszną ochotę nagrać Mad Maxa. Nie wiem, czy kojarzycie gierkę. Okej, coś się Wulgrim delikatnie zaciął. Dobra, czy ja mogę coś u ciebie kupić za... No, dosyć mało tych dusz. 1819. Nie no, mam już nieśmiertelność, więc to nie. Ewentualnie mogę jakieś kombosy w mieczu, czy tam w kosie, bądź też w rękawicy. Chociaż ja tej rękawicy rzadko dosyć używam, ale dobra, zobaczmy. Spadający meteory, co to jest? Doskok i rąbnięcie w ziemię, które wyrzuci przeciwników w powietrze. Byłoby to ok, w sumie jest to kombo, z którego nie posiadamy, więc myślę, że możemy sobie w niego zainwestować. Ja w ogóle tych, tej magii nie ulepszam, ale to z racji tego, że to bardzo dużo kosztuje. Dobra. Wibrująca pięść, takie małe nawiązanie do Bruce Lee. Grzmotnięcie z powietrza, tego jeszcze nie mamy, przytrzyma... Dobra, weźmiemy sobie to też, niech będzie. Mimo wszystko chciałbym wam pokazywać jak najwięcej tych kombosów, żeby... no, zaprezentować wam po prostu jak najwięcej możliwości, jakie oferuje ta gra. Do zobaczenia wkrótce. No, żegnam, żegnam, panie Wulgrim. Dobra, i teraz Lufa pytanie. Czy tu już coś więcej jest, czy ja mogę w zasadzie już ruszać dalej? Bo tam nic nie zrobimy. Tam się nie da chyba dostać. Bynajmniej no nie w tym momencie. Dobra, ruszajmy ten... O, słyszę kruki jakieś. Kruki Odyna z God of War'a, ewidentnie. Oho, dzień dobry. Wojna, weź, że chwyć tego netoperka. Dobra, już mamy 4 odłamki życia, no to mi się podoba. To mi się podoba, to już jest duża ilość. To już jest taka ilość, że raczej nie muszę się bać o to, że będę często teraz zgonował. Chociaż próbuję sobie przypomnieć, ile razy my zginęliśmy w tej serii. Chyba raz tylko, o ile dobrze kojarzę. Chyba tylko raz na tym wyzwaniu, bo się za bardzo zagadałem i się wyłożyłem jak głupi. To chyba wtedy właśnie było. O, dzień dobry. Tak, ja cię bym spróbował tym autem. Mhm, no to porzuć autem. Moment, moment, moment. Mhm, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, możemy już go chwycić, ale faktycznie muszę przyznać, że czuć te zwiększone obrażenia, zwłaszcza no właśnie mieczem. Bo do miecza sobie ten upgrade wzięliśmy. Dobra, i spróbuję jeszcze trochę, może z tą rękawicą, czekajcie, jak to działa. Aha, to jest takie coś, tak? No jego akurat w powietrze nie wyrzucimy. Jak ten kombos? Nie ogarniam zbytnio tych kombosów rękawicą, niestety. Dobra, mogę go chwycić po raz kolejny. No i teraz już chyba go zabijemy, mam nadzieję. Tak,
Piękne odcięcie głowy, brutalne. Dobra, git. Okej, to co, ruszajmy dalej w takim razie. Zobaczyłbym jeszcze, co tu jest może na górze, na tym wejściu. Tylko że chyba za bardzo nic tu nie ma, co? No niestety nie, nie ma co się tam nawet zapuszczać. Tu też nic, no dobra. To w takim razie kontynuujmy sobie naszą drogę tędy. Oho. Czy zadziała mi pistolet na to? Zadziała, dobra, git. Tylko teraz... Oż ty kurde dziadu, zabrał mi. Widziałeś? Czekajcie, ja chyba będę musiał... właśnie, gdzie muszę tego kloca użyć? Zacznijmy od tego. Ja bym musiał wskoczyć... Dobra, moment. Tam jest jakaś skrzynia. To by się przydało zebrać. Rozumiem, że ja tego... Okej, chyba że wiem, o co chodzi. Musimy poczekać, aż on chwyci ten... tego klocucha. Dobra, i teraz tak. My sobie wskoczymy wpierw tutaj, zgarniemy tą skrzynkę. Zakładam, że tu mapa będzie. Rzeź. Wojny przepełnia nienawiść i w szybszym tempie gromadzi energię chaosu. I zakładam, że to jest kolejna umiejętność do kuźni, tak? Dokładnie. Czy ja chcę to za jakąkolwiek... Więc szybciej gromadzi gniew. W sumie z tej rękawicy, co ja mam w tej rękawicy? To doświadczenie. Wiecie co, to w takim razie tą rzeź ja bym sobie wziął tutaj. Myślę, że to by oddało. Dobra. Okej. To teraz zlećmy jeszcze raz do góry i skoczymy już sobie po tą bombę tam. Dawaj, dawaj, proszę mnie zabrać, winda, transport, całe te. Chyba czy ja tam zdążę rzucić? Żeby mnie nie wysadziło, chyba zdążę. Okej, mamy to. No dobra, to co, chyba teraz tędy. Nie, wojna, nie spadnij. Tędy w takim razie. Dobra, doskoczmy sobie na spokojnie. Dobra, udało się. Żadnej znajdźki tu niestety nie ma. Dobra, to możemy ruszać w tą stronę. Okej, wojna, zeskocz mi już, dzięki wielkie, stary. Jestem ciekaw, czy w ogóle uda nam się dotrzeć na tą pustynię w tym odcinku. Z tego co kojarzę, to chyba powinniśmy. To już nie jest chyba jakoś bardzo daleko. Oho! Znowu będzie mnie chwytać. Czekajcie, bo mogę tutaj, tutaj. Tylko że... No, trochę lipę odwaliłem. Super. Jak to zrobić? My musimy chyba strzelić w te trzy. Tam na ściankę, dobra. Może inaczej, może to zrobimy gwiazdą po prostu. Nie, wojna! Nie zadziałał mi X, no żartujesz. Nie, dobra, teraz to nie ma co próbować, na spokojnie. Dwa, trzy. Dobra, szybko, 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 szybko. Okej, udało się. Ja pierdzielę. I tak się właśnie w głupi sposób traci życie, pozdrawiam. Dobra, do góry. No co to do cholery jasnej było? No wojna, co ty robisz, gamoniu? Ty wiesz, że się po prostu mi wespnij dalej, co za ancymon, no. On się w ogóle mnie nie słucha. Ani trochę. Dobra, dostajmy się na górę i zobaczmy, czy ja teraz dam radę. No i teraz jakoś poszło za pierwszym razem. To wcześniej wojna co ci odbiło, że to nie zadziałało? To za gamoń. Dobra, moment, moment, bo tu skaczemy już jak małpa. Aż tyle to nie trzeba. Okej, coś może tu na końcu, nie za bardzo, tu jedynie zasypane przejście. Oho, z tyłu mamy jakiś sekrecik. Zobaczmy, tu widzę na mapie jest jakieś przejście. O, kolejny odłamek kamienia życia. Nice. No dobra. To bardzo opłacało się tutaj przyjść. Tylko że jest to dopiero pierwszy odłamek. Będziemy musieli znaleźć jeszcze trzy. Tu nic za bardzo nie ma. No dobra, no to w takim razie ruszajmy. Kurde, brakuje mi sprintu w tej grze. Sprint naprawdę by się czasami przydał. Albo jakiś taki szybszy movement wojny. Ogólnie.
Dobra, i tu mamy kolejne schronienie Wulgrima. Ale czy my coś kupimy za te dusze? Nawet nie wiem, ile ich tam mam. 400, no to raczej nie mamy za bardzo czego u Wulgrima na razie szukać. Ale będzie kolejna lokalizacja do wężowych tuneli. Okej, my mieliśmy się dostać tutaj. Prochowisko, witamy serdecznie. Dobra. A tak, to był taki patent, no właśnie. Zwróćcie uwagę, że niestety, ale jak tylko wejdziemy na piasek, to zacznie nas gonić ten wielki czerw. Więc, żeby on nas nie gonił... Dobra, to musimy sobie wykorzystać, no właśnie, bo wojna w tym piasku niestety zbyt szybki nie jest. Wojna w ogóle jest wolna, a co dopiero tutaj, w tym piachu. Dlatego musimy z tej chronosfery skorzystać, żeby sobie tu bezpiecznie przebiec. No i tutaj ten czerw już nas nie sięgnie. Tak, obserwator, albym cię dziabnął chętnie. Nie lubię gościa, naprawdę. Trzyma nas na smyczy ciągle i myślę, że jest jakimś kozakiem. A tak naprawdę, jakbyśmy z nim poszli na solo, to nie miałby żadnych szans. Dobra, i tu widzę, że mamy skrzyneczkę z duszami, także jak najbardziej super. Weźmy ją sobie. Oho, dzień dobry. Muszę sobie przypomnieć te kombosy rękawicą, bo trochę ich pozapominałem. Dobra, ale kosa wyżyna niesamowicie. Okej, ja widzę, że jeszcze was dwójka tu przyleciała. No to dzień dobry. Ale wojna, uniki, 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 uniki. Nic nie widzę, pozdrawiam. O, pan to chyba już tam... No, spoko. Z panem już nie powalczymy. Kurde, by dostał kombosa z piły. Jeszcze z naszej gwiazdy to już w ogóle by się... Chłop by się już nie pozbierał. Dobra, ale czuć tą potęgę wojny. Naprawdę, on strasznie robi spory progres w późniejszych etapach gry. No bo, jak się domyślacie, no mamy zabić tych czterech wybrańców, tak? Mamy dwóch z głowy, więc jesteśmy około w połowie gry. Myślę, że to nie jest jakiś chyba duży spoiler, jak to powiem. Myślę, że można się tego domyśleć. Dobra, tu możemy sobie w zasadzie zeskoczyć. Coś mnie tu zaskoczy? A, jakieś śmieszenie się robaczki. Disco robaczki, witam serdecznie. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek pamięta tą animację, o której przed chwilą wspomniałem. Ja sam ją raz w życiu oglądałem. Ale jakoś nie zapamiętałem jej za szczególnie. Nie wiem, może mi jakoś nie podpasowała za specjalnie, już nawet nie pamiętam, bo to było dawno temu. Nie pamiętam nawet, kiedy ona wyszła. 2000, nie wiem, 12? Może? Coś takiego? Coś w tym stylu. Jak ja już jestem stary, ja pierdzielę. Dobra, idźmy. Jestem stary niczym wojna. Dobra, i tam mamy kolejną chronosferę. Ale pytanie, jak my się tam... Aha, po prostu tędy, okej. Bo teraz przez te kolejne połacie piasku nie przejdziemy. Musimy dostać się tutaj. I po raz kolejny skorzystać z tej chronosfery, bo inaczej wpierdzieli nas wielki czerw. A tego byśmy nie chcieli. Chociaż jeśli mam być szczery, to nigdy w życiu nie widziałem animacji, jak wojna jest wpierdzielany przez czerwia. Nie wiem, jak to wygląda. Dobra, bo teraz tak, mogę się wspiąć na zewnątrz, wewnątrz i tak się zastanawiam, którędy najlepiej będzie się udać. Ale tędy chyba się na razie nie udam, czy się udam? Tu mogę coś uruchomić. Nie wiem, zobaczmy, co to zrobi. Aha, ja w tym momencie mogę udać się dalej, okej. Ale ciekawi mnie, bo tak, no to mogę sobie wyjść, spoko. Ale chciałbym mimo wszystko jeszcze udać się do góry. Gdzie była ta wspinaczka? Tutaj. Jestem ciekaw, co tam jest wyżej. Być może jakaś znajdźka. Okej, skrzynia z duszami, no to jak najbardziej spoko. Dobra, no i faktycznie tych dusz gromadzimy trochę więcej. O kurde, czemu... Osiedl, zarąbałem się w akcji, zarąbałem się w akcji! Ale dobra, tu na szczęście przeżyję. Tylko muszę się stąd jakoś teraz, słuchajcie, wydostać. No dobra, to raczej nie tak.
Kurde, jak mnie to... O kij chodzi tu? Moment. Od złej strony to robię. Tutaj musimy... O! O, widziałeś? Tak się robi samochody. Dobra. Także teraz wracamy. Użyjemy sobie chronosfery, no i raczej już teraz bez większych problemów powinniśmy udać się na drugą stronę tych piachów. Dobra. Może poczekamy, aż ten czerw będzie trochę dalej. Na przykład, o, jak się teraz zanurzy. Dobra, i teraz lecimy. Dawaj, wojna, lecisz? Bo nas skubaniec już chyba zaczął gonić, co? No, bo czas się kończy, czas się kończy. Shit. Dobra, jestem. Dobra. To co, w zasadzie to mamy... Mamy przyśnięty ten etap, więc cóż, no można ruszać da... O, chodź, dzień dobry. Wow, 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 wow. A was to się tu nie spodziewałem, a bardziej tego czerwia. Dobra, łatwo poszło, bez jakichś większych problemów. Ale to były cienkie leszcze, więc tutaj... Nie było żadnych oczekiwań tutaj wobec nich, żeby jakoś... Łazia się popisali walką. A ten czerw to mi kurde ciągle rozwala drogę, przeszkadza mi. Najchętniej to bym go ubił, no ale... Teraz to raczej średnio. No kurde, patrzcie jaką sobie skubani metodę wymyślili. Dobra, i tak jesteście leszczami. I się tak łatwo pokonuje, jak się ich podrzuci w powietrze, masakra. To jest po prostu kwestia, nie wiem, no... Kilku tak naprawdę sekund walki, kiedy ich podrzucimy w powietrze. Okej, dawno tego kombosa nie stosowałem. A w sumie na takie tereny się on bardzo przyda, bo to łatwo wyrzucić przeciwnika poza arenę. Więc w sumie powinienem nawet to częściej stosować. Okej, tam chyba... No tam to my chyba nic nie zrobimy. Jakieś takie dziwne bramy całe te. Chyba tutaj muszę się udać. Okej, superhero landing i zobaczmy co my tu mamy. Chyba tak z dołu bezpośrednio to za bardzo nic nie zrobię. Szukam ewentualnie jakiejś znajdźki, ale... za bardzo nic tutaj nie ma. Kurde, patrzę na te klimaty pustynne i naprawdę wzięła mnie ochota na tego Mad Maxa. Nie była to może jakaś tam gra wybitna, ale dobrze się eksplorowało te tereny. Wydaje mi się, że klimat samego uniwersum też został dobrze w Mad Maxie oddany. No dobra, to się na pewno nie wezmę, bo mnie pociacha. Także musimy jakiś inny plan wymyśleć. Dobra, może wymieńmy sobie i... Czekaj, czekaj. Dobra, ja chcę broń wymienić, moment. Nie, zapomniałem jak się broń wymieniało, dobra mu. Masakra. Dobra, czekajcie, bo... Jak się te kombosy stosowało? Naprawdę, tych kombosów jest już tak sporo, że trochę się mieszam. Zapominam, zwłaszcza jak się bije rękawicą, bo ją mamy jednak najkrócej. Dobra, i teraz będziemy mogli sobie użyć tej chronosfery. No i będę mógł się wspiąć, ale i tak musimy się tu pospieszyć. Dobra, gwiazda. No, a zwróćcie uwagę, że niby... Dobra. O, a ciebie mogę od tyłu dziabnąć, dzień dobry. Nawet się nie skapnąłeś, że tu jestem. Pozdro. No i dobra, możemy przejść dalej. Mimo, że niby użyliśmy chronosfery, to i tak te... piła na górze, znaczy piła, to taka, takie ostrza bardziej. Dosyć szybko się poruszały. Wow, ale zrobiłem kombosa przypadkiem. Dobra, pięknie. Szkoda, że połowa przeciwników wyleciała poza arenę kompletnie. No ale w sumie może i dobrze. Od razu zginęli. Tak patrzę, czy tu może jakaś skrzynia ewentualnie na mnie czeka, ale chyba nie za bardzo. Co ja mogę zrobić tutaj? No mógłbym się dostać na górę, ale mnie pociacha znowu. Także chyba jednak nie za bardzo. Tu jakieś kryształy do zniszczenia. Tędy chyba musimy
dostać się trochę wyżej. O, dzień dobry. Nie no kurde, ale ta walka już jest tak zróżnicowana, tak mi się to podoba. To jest tak nadmiar wręcz tych kombosów. Tylko tak, tutaj się znowu nie dostanę, ale tu najprawdopodobniej na górze będzie jakaś chronosfera. Dokładnie. Widzę, że pan cieć naczelny pilnujący porządku wezwał lekkie wsparcie. Ale to nie ma problemu. Jak go wyrąbało, co to było? O kurde, ale poleciał. Wywaliło go z butów normalnie poza mapę. Gość nawet chyba przez ścianę. A nie, ty tu się zaciąłeś, dobra. Myślałem, że wypierniczyło go przez ścianę. Co to było w ogóle? Dobra, pięknie. Ale powiem wam już strasznie, mimo że Darksiders 1 też bardzo lubię, to jest zdecydowanie mój... jest zdecydowanie w moim takim top 10 slasherów, to muszę przyznać, że bardzo czekam na Darksiders 2 na kanale. Tak jak mówiłem, robimy sobie maraton Darksiders, a więc wszystkie trzy części Darksiders 1, 2 i 3 będą pod rząd nagrywane ze względu na prośbę w serwisie Patronite. I tak jak mówię, nie mogę się już dwójki doczekać, mimo że ona będzie niedługo na kanale, bo jedynka nam aż tak długo już nie zajmie czasu. To naprawdę nie mogę się tej dwójki już mega doczekać. Bo mimo wszystko jedynkę no przechodziłem te 4 lata temu, a dwójkę... Wiecie co, ja Darksiders 2 przechodziłem chyba w 2015 ostatnio. Tak, to było aż tak dawno temu. Więc... czy może trochę wcześniej? Znaczy później, przepraszam. Kurde, już nie pamiętam aż z takimi szczegółami, ale... Naprawdę przechodziłem dwójkę bardzo dawno temu, więc z ogromną chęcią, zwłaszcza właśnie dwójkę odpalę, no i z jeszcze większą chęcią odpalę trójkę, bo w trójkę nie grałem nigdy. Dobra, tylko teraz tak, mi by się ta bombuszka tu przede wszystkim przydała, bo tam mam tą chronosferę zablokowaną. Słuchajcie, tu ta bomba była. Tylko czy ja dam radę w takim szybkim tempie zeskoczyć? Nie, nie masz... O kurde, ale mi to zabrało życia. Nie ma szans. Jeszcze się palę. Chyba, że to jakoś od zewnątrz w ogóle zrobić. No ale ja nie wiem, czy ja zdążę. Nie wydaje mi się. To trzeba na jakimś patencie. No, tylko pytanie, na jakim patencie? Nie wiem, no użyłbym chronosfery, żeby czas spowolnić, ale... No nie mogę tej chronosfery użyć, chyba że, czekajcie, mam inny plan. Może to trzeba zrobić tak, żeby przywołać to z powrotem, położyć na tym bombę. Tylko ja bym musiał chyba już w tym momencie czas spowolnić. Okej. Rzucamy bombę. No nie, no żartujesz sobie. Dobra, przykleiło się. I teraz powinno zadziałać. And... Była muzyczka, więc chyba siadło. Mamy to? Mamy to, dobra. Więc teraz stąd możemy się dostać wyżej. Gdzie jest ta ściana wspinaczkowa? Tutaj, dobra. Teraz tak, rąbnijmy sobie szybko. Okej. Teraz w którą stronę ja muszę przejść? Tędy, dobra. No i okej, jesteśmy gdzieś dalej. Dobra. Tu jesteśmy jakby po zewnętrznej stronie tego koła. Dobra, okej. O, szało, przewraca wojnie część gniewu. Super. Super, jak najbardziej, chociaż raczej no, nie skorzystamy już z tego za bardzo. Z racji tego, że... posiadam tą nieśmiertelność. Ale może kiedyś tam ewentualnie się przyda. Dobra, co dalej, bo mogę wyjść tutaj, ale to mi zupełnie chyba nic nie da. A nie, bo stąd przelazłem, moment. Kamala, orientacja w terenie. Dobra, to na pewno na dół. Bo tu nic nie zrobimy. I teraz... Hem, jak ja mam w ciebie strzelić? Ja dam radę zejść to jakoś w dół? Tutaj mogę teoretycznie. Ta chronosfera jest tutaj. A poczekajcie, bo tu jakieś w ogóle... Co to za przejścia są? Czy ja tu byłem na początku, czy mi się wydaje?
Jak to na mapie wygląda? Powiem wam, że się zagubiłem trochę w akcji teraz. Nie, my chyba się tutaj musimy udać. Ale to po jakiego grzyba tam jest ta chronosfera? Nie rozumiem. No bo mogę cię spowolnić, ale jakby co to mi da? No dostanę się tam wyżej tylko. Nie wiem, no spróbujmy, skoro już to opuściłem, to... To spróbujmy to zrobić. Bo właśnie nie do końca chyba kumkam w tym momencie, po co mi to. No bo gdzie ja teraz jestem? No mam pana ciecia, no dzień dobry. Wojna, nie, no żartujesz sobie, że spadłeś. Oh man. Jeszcze zabrało mi zdrowie, no kurde. Dobra, momencik, momencik. Już wracamy na górę, a dobra. Mogę tędy. Dobrze, ta chronosfera tutaj. Pyk, pyk, pyk. Dobra, rzucamy. Nie no, ja pierdzielę, to jest po prostu... Ja gamuń w pigułce, nie? Dawaj, wojna, szybciej. Dobra, udało się. No dobrze, my jesteśmy tutaj, teraz tu na górę. A, no tak, bo teraz ja się mogę dostać do tej maszyny. A coś tu ewentualnie jeszcze jest? Jakaś zańczka, coś ten? A, dzień dobry. Nie wiem, skąd pan się wziął, ale... Jakby spoko, nie? Dobra, pozamiatany. Aha, ja teraz mogę tu wskoczyć, okej. No dobra. To w takim razie skoczę tędy? Chyba nie za bardzo, musimy super hero landing zrobić. Dobra, i hops do dziury. Okej, uuu, tam mamy jakiś giga legendarny artefakt, ale jak się po niego dostać, to już nie wiem. Dobra, powybijajmy sobie te piranie jeszcze. Tu pamiętam, że właśnie było dosyć głęboko. Oho. Więc można było różne znajdźki sobie tu poogarniać, ale... Czy ja wypatrzę wszystkie te znajdźki, to nie wiem. No kurde, umieraj mi tu, pan Cymonie jeden. Tu mamy, widzę, znajdźkę. Dobra, artefakty. Żołnierz, to jest ten najzwyklejszy. Ale nic więcej tutaj nie znajdę. Nie mam pojęcia, jak się dostać tego artefaktu większego. Nie pamiętam też, czy ja na let's playu poprzednim się do niego dostałem, czy nie? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie pamiętam. Dobra, tylko teraz moment, bo ja się tu wynurzyłem, w zasadzie po nic. Bo my musimy przepłynąć... Chyba tutaj. Mhm, dokładnie tak, jesteśmy w nowej lokacji. I mamy autozapis, okej. I widzę, że za bardzo chyba nic nas w tym momencie nie atakuje. No, mamy taki względny spokój. Dobra, to wiecie co, to myślę, że możemy tu zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Darksiders War Mastered Edition. Na razie.